przygoda, przygoda, Wander Pistora. Zabię się tylko tak, otóż odbywa. Otóż odbywa, la 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 la. Na kanale Titrowa. W dniu dzisiejszym testujemy wszystkie zmiany, które przeprowadziłem w tym rowerze, czyli właśnie Romet Aspre 2. Co się zmieniło? Zmieniło się parę rzeczy i to tak naprawdę niemałych. Tak naprawdę rama została ta sama. Wleciały koła DT Swift 470, dużo lżejsze koła i sztywniejsze niż te, co Romet tutaj dał, bo Romet daje takie dość toporne koła jakiejś francuskiej firmy z piastami, oczywiście Shimano, ale to jest taka niska już półeczka, taka, żeby po prostu sprzedać rower z jakimikolwiek kołami. Na tych kołach naprawdę fajnie się jedzie. To nie tylko same koła, ale w końcu są na sztywnych osiach, tak? To na tym mi najbardziej zależało, ponieważ rower bardzo często jest transportowany w samochodzie. No czasami jadę titrowanym, wtedy nie muszę rozkręcać go. Ale jak jadę gdzieś, gdzie muszę ściągnąć po prostu to koło, no to zawsze był problem z ustawianiem później tarczy, żeby nie obcierała. Już pomijam fakt, że w górach na tych zjazdach pokrzywiłem te tarcze. No i oczywiście weszły nowe. Wyjechałem na taki właśnie mały test. Jestem tutaj na ścieżce rowerowej między Karwowem a Warzymicami. No i pokażę Wam, co tu wymieniłem w tym rowerze. I opowiem Wam mniej więcej, jakie są odczucia po tym upgrade'cie. Tak jak wcześniej mówiłem, tarcze wjechały z przodu 200 trójki. I tutaj musiałem zacisk też zmienić na Deore XT, jak widać. Cały ten przewód hamulcowy poszedł już w widelcu, który też został cały wymieniony, bo łącznie z rurą sterową jest teraz full carbon. Podkładki karbonowe, tutaj pod mostek. Mostek też pełen carbon. Kierownica Richeya też w pełni karbonowa. Nawet owijki mi się udało
takim stylu karbonowym kupić, to są Wiki Forsa czeskiej firmy Force. Wjechał tutaj do góry dzwoneczek, bo zawsze mi brakowało na tych ścieżkach, ludzie chodzą po prostu po rowerowych trasach. Jest to dzwoneczek Knoga, bardzo fajny, nie zajmuje dużo miejsca tu na kierownicy. No co, tu sztyca była wcześniej karbonowa, z tyłu wjechał tak samo nowy hamulec, to znaczy zacisk jest ten sam, a tarcza jest 160, znaczy przepraszam, a tarcza jest 180, była wcześniej 160, no i przede wszystkim koła. Tutaj te końcówki, tutaj ramy zostały zmienione, wjechały sztywne osie, no i koła, jak tu widać, DT Swiss. One około 1,5 kg ważą, także dużo lżejsze koła. I co tu jeszcze? Takie wstawiłem tutaj takie osłonki z takiej folii grubej, też przypominające karbon, bo tu się zawsze obcierało to od bagażnika rowerowego. Tutaj do góry też miałem takie poobcierane troszkę przy wsiadaniu czy gdzieś tam, to też taka folijka tu wjechała. Cały ten przód, gdzie tutaj było wszystko poobdzierane od tych linek, też taka osłonka z tej samej folii. No i co? No i to mniej więcej tyle zmian. No i jeszcze na końcu wjechały pedały z grupy Ultegra, bo już tamte naprawdę miałem poobdzierane. Jednak one tak trochę już nie pasowały do tej całości. No i jeszcze co tutaj wjechało? Takie koszyczki na bidon w pełni karbonowe. Zamawiałem je z Chin, ale nie jest to żadna naklejka, tylko pełen karbon. Fajnie się tutaj, jest to elastyczne, także bidonik fajnie wchodzi. No teraz przynajmniej siedzi tutaj, kurczę, ten bidon idealnie. Naprawdę super. Skakuje jeszcze ten krótki właśnie bidon, tutaj ma tam to wcięcie takie, no jest kurde super. Ja mam jeszcze te bidony trochę takie większe na wyprawy, one tam może tu się nie zatrzasną, ale i tak będą fajnie się trzymały. No i co? No i to mniej więcej tyle. Jeżeli chodzi o odczucia z jazdy, to naprawdę według mnie no, rower dużo zyskał na takiej lekkości jazdy. Te koła, nie wiem czy właśnie to jest spowodowane samymi kołami, tamte były cięższe koła, miały gorsze łożyska, no tutaj się naprawdę fajnie toczy już ten rower. Hamulce to po prostu są żyletki, to w tej chwili to już chyba lepszych już nie trzeba, mam nadzieję, że w górach będą się sprawdzały bardzo dobrze. Już się nie zajadą, nie pokrzywią, tak jak wcześniej. Ale ktoś tam piłuje na koniu. Że tutaj słychać aż. Zresztą torebeczkę też wymieniłem na koń od grupy Woziński. Ja też mam taką samą tutaj sakwę na ramę jak jeżdżę. Bardzo fajne te sakwy mi się sprawdzają. Ładnie wykonaną, tak też taką krateczkę tutaj. Nie jest to duża torebka, także dam na jakąś dętkę. Ja w tej chwili i tak tutaj zmienię, no mleko zaleję, tylko czekam na wentyle, bo nie takie jak chciałem przyszły. I jeszcze za chwilę zaleję tu mleko z przodu i z tyłu i będziemy śmigać. No dobra, mniej więcej to tyle z tych zmian. Jeżeli będziecie mieli jakieś tam pytania, to w komentarzach pytajcie. Ja wam wszystko odpowiem, co ewentualnie, w czym były największe trudności, czy ewentualnie jak co zmienić. No ja też nie jestem jakimś tam mechanikiem rowerowym, tak zwanym samoukiem można powiedzieć jestem, ale lubię pomajsterkować, także że takie rzeczy przy rowerze to dają mi dużą frajdę. Jak montuje się różne takie rzeczy. No i co? Zostawcie tam kciuka, coś po sobie.
Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby zobaczyć kolejne jakieś moje przygody. Nie tylko rowerowe, jakieś karawaningowe. No i co, widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć, na razie.